Ostatnim akcentem krakowskich uroczystości była 68. lekcja patriotycznego śpiewania. Na małym rynku publiczność wraz z artystami zaśpiewała m.in. takie pieśni jak Witaj Majowa Jutrzenko, Święta Miłości czy Polonez 3 maja. Lekcja śpiewania jest chyba takim jednym z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie przyjeżdżają ludzie z całej Polski po to, żeby wspólnie pogadać. I właśnie chciałbym przypomnieć, że śpiew to jest taka jedyna forma komunikacji między ludźmi, gdzie wszyscy uczestnicy mówią w jednym momencie to samo. Posłuchać pieśni, trochę pośpiewać, poczuć tego patriotyzmu. To w Dniu Narodowego Święta jakby nie było. Spróbuję śpiewać na Marrakeszach, jarmolić. No może nie będę fałszował, się okaże. Czuję się w rytm muzyki. Dzieciaki zaczęły śpiewać już Witaj Maj, 3 Maj, więc w tym kierunku idziemy. Fantastycznie, jest wspaniała zabawa, jest bardzo fajna atmosfera, radosna. Tradycja, nie tylko ta lekcja, a wszystkie inne. No, staramy się być zawsze. Witaj Maj.